Siemaneczko, witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie z cyklu Zbuduj swojego Artu YouTube. W dniu dzisiejszym bierzemy na warsztat egzemplarz numer 70. Więc zaczynajmy! A w dzisiejszym egzemplarzu mamy kolejną część od korpusu, elementy ozdobne oraz łączniki, aby połączyć dwa elementy korpusu ze sobą. I oprócz dzisiejszych elementów będzie też potrzebna część korpusu, którą mamy już zmontowaną. Dzisiejszy montaż zaczynamy od zamontowania dwóch elementów ozdobnych w odpowiednie miejsca i dokręcenia ich. W następnym etapie przykładamy kolejną część ozdobną, którą trzeba dokręcić. Przyznam, że nie wiem, czemu ona jest, bo tak naprawdę można by zrobić zwykłe wytłoczenie. Tutaj ona do niczego nie służy. Kto wie, może coś będzie w następnych egzemplarzach, ale jak na razie nie widzę sensu, aby była ona oddzielnie umontowana. W następnym etapie umontujemy łączniki, które będą łączyć nasze dwa panele korpusu ze sobą. I gdy łączniki są już zamontowane, wystarczy dokręcić część, którą już mamy. I po niemałych mękach elementy są złączone. Jeśli chodzi o montaż dzisiejszej części, przyznam, że był ogromny problem. Ze względu na to, że najpierw przykręciliśmy elementy od włączenia do dzisiejszego egzemplarzu i potem było strasznie ciężko wkręcić element, który był już wcześniej zmontowany, dlatego musiałem odkręcić te łączniki złączenia, mniejsza, i połączyć najpierw element, który był w poprzednim egzemplarzu, a potem dokręcić dzisiejszy. No inaczej się nie dało, bo niestety za mało miejsca było, było za ciężko. Ale może obejrzyjmy w takim razie, co mamy złożone do tej pory. Jeśli chodzi o elementy od korpusu, mamy dwa elementy, które są już złączone ze sobą. Blaszki wzmacniające korpus oraz wspornik. Jeśli chodzi o kopułę, jest ona zmontowana, można powiedzieć, że w całości. Zostało tylko tutaj podłączyć elektronikę i ostatnie elementy typu wysuwany miecz świetlny. Jeśli chodzi o ten element, który był w jednym z poprzednich egzemplarzy, będzie on montowany zapewne tutaj. A jeśli chodzi o miecz świetlny, będzie on tutaj w tym miejscu, gdzie jest wysuwana klapka, i tutaj będzie jeszcze miejsce na projektor. No i mamy też ukończone dwie nogi. I to było wszystko w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że seria się podoba. Siemaneczko i do zobaczenia, a ja czekam, aż przyjdzie kolejna upaczucha do mnie. Cześć!